Cześć, to Ernest! W tym filmiku powiem wam, jak wykonać wyzwanie 7 tygodnia oraz pokażę wam lokację sekretnej gwiazdki, która da wam poziom karnetu. Zanim zaczniemy, to nie zapomnijcie wpisać mojego kodu w sklepie. Będę wam za to bardzo wdzięczny. Kod resetuje się sam co 2 tygodnie, więc warto o tym wiedzieć. Okej, w tym tygodniu wyzwania będą bardzo proste, ale warto je wykonać, ponieważ w nagrodę za wykonanie wszystkich wyzwań w tym tygodniu otrzymamy możliwość zebrania sekretnej gwiazdki. Sekretna gwiazdka daje poziom karnetu bojowego lub 1000 punktów doświadczenia, jeśli macie już pełny karnet bojowy. Wszystkie wyzwania w tym tygodniu to proste powtórki. Na przykład będziemy musieli przeszukać skrzynię w drozdlożach lub pieci lub w nowych krzwionych. Z tych dwóch miejscówek ja bym wybrał Złomowisko. Jest tutaj mnóstwo możliwych lokacji skrzynek oraz o wiele mniej graczy, którzy mogą nam ukraść skrzynkę naszego nosa. W nowych krzywionych też nie brakuje skrzynek, ale jak już mówiłem, zazwyczaj jest tu więcej graczy. I jak wylądujecie na jakiś budynek, to zawsze znajdzie się ktoś nad wami lub pod wami, kto zlutuje połowę wszystkich pięter przed wami. Inne wyzwanie będzie wymagało od nas otwarcia skrzynki, użycie automatu z przymiotami oraz ogniska w jednym meczu. Polecam wam wykonać to wyzwanie ze znajomym. Przed wejściem do meczu włączcie pomoc ekipy do tego wyzwania. Współpracą z łatwością wykonacie to wyzwanie. Ostatnie wyzwanie w tym tygodniu zleca nam zdobyć eliminację z 5 metrów lub mniej. 5 metrów to tyle. Powodzenia! Reszta to proste powtórki, które wymagają od nas odwiedzin różnych miejsc, dlatego je już pominiemy. Skupimy się teraz na lokacji sekretnej gwiazdki. Jest ona ukryta na tym oto świetnym ekranie wczytywania. Otrzymamy go po wykonaniu wszystkich wyzwań w tym tygodniu. Ta ukryta gwiazdka tutaj wysyła nas dokładnie tę oto lokację na mapie. Gwiazdka powinna pojawić się na tym poziomie przy ścianie. Pamiętajcie, że pojawiła ona się dopiero po wykonaniu wszystkich wyzwań tego tygodnia. Z nadchodzących Fortbite'ów na razie znamy tylko jeden. Do zebrania w ciągu kilku dni powinien być Fortbite numer 83. Jaki już będzie dostępny w grze, to do znalezienia będzie dokładnie tutaj w ogródku kamiennej rodziny. Nie będzie potrzebny żaden specjalny przedmiot do tego Fortbite'a. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie. Życzę powodzenia i do zobaczenia w wyścigu bojowym.